Lina pracuje. Kora, powiedz, co to za kolory wybrałaś do stworzenia tego drzewa? Takie wybrałam, jakie były. Tak, tak nie, mówi. Nie ma dużego wyboru. Oczywiście drzewa są tak wszechstronnie kolorowe, że właściwie każdy kolor pasuje, ale takie są, jakie są. Drzewo jest z mojej piosenki. Ale piękne, takie eteryczne, takie powiedziałbym lekkie. U Eweliny natomiast to taki pomnik przyrody, co? Bardziej. Wybrnąłeś. A tam jakieś przesłanie jest na dole. Ja w razie czego napisałam, tak, że w razie jakichkolwiek wątpliwości to jest brzoza, a nie pietruszka. Okay. Tak jak mówiłam wcześniej, zdecydowanie lepiej śpiewam niż maluję, więc myślę, że ten napis się przyda. Moim zdaniem idzie nam nieźle. Ta nasza rama była biała jeszcze parę godzin temu, a teraz jest już takie ładne zapełniona. Park. Kora, ty nie będziesz się u nas tutaj śpiewać? Nie, nie śpiewam. Jestem tutaj właśnie chyba ta akcja drzewa, bardzo mi zresztą emocjonalnie bliska, bo ja jestem też wielbicielką drzew, tak jak Chateaubriand, który każdemu drzewu, które sadził, nadawał imię i chodził potem po parku, drzewa rosły i on traktował je jak dzieci. Więc ja wprawdzie nie mam parku, nie sadzę drzew, jakieś tam krzewy w swoim życiu nasadziłam, ale mam to wielkie szczęście, że mieszkamy w dzielnicy Warszawy ze starodrzewiem, czyli mają drzewa niektóre więcej niż 100 lat. Pięknie. Ty, Ewelina, masz jakieś swoje ulubione miejsca, lasy? Zdecydowanie moje województwo lubuskie. Choć mieszkam teraz pod Warszawą, to jednak województwo mazowieckie jest naprawdę ubogie w drzewa. Niestety, przepraszam. No właśnie, trzeba droga Koro, lubuskie. Województwo lubuskie jest najbardziej zalesione w całej Polsce, więc rozumiesz. Ale okolice Warszawy też są wspaniałe. Ja będziemy teraz walczyć. Chodzę do puszczy. Ja nie jestem warszawianką, więc po prostu oddaję sprawiedliwość warszawskim okolicom, a jestem wielbicielką śródmorskich lasów, które właściwie nie mają sobie równych, bo to są jednolite, sosnowe, stare, piękne lasy. Ja bardzo dobrze znam te lasy. Bardzo, bardzo cudownym, bajkowym poszyciem. Także jak chce się naprawdę zrelaksować, to odetchnąć, to z Ramoną właśnie jedziemy z moją rodziną do Śródborowa. Także Puszcza Kampinoska, Lasy Gwiańskie, przy którym blisko mieszkam, plus te lasy. To daje taki jednak, nie narzekam, nie. Nie narzekamy, lasów ci u nas pod dostatkiem. Nie jest najgorzej w Polsce, jeśli chodzi o lasy. Czy to województwo lubuskie, mazowieckie, czy też moje na przykład małopolskie? Nie jest najgorzej, zdecydowanie tak jesteśmy na lepszej. Drogie panie, bardzo dziękujemy za udział i za wasze tutaj malarskie popisy. Jest nam miło, a teraz, jeśli pozwolicie, wracamy do Magdy na górę, czyli 9 pięter wyżej.